1 zł. Marek Grechuta 1 zł. Dzieje węgla 50 groszy. Pieczarki, stare wydanie, 59 rok, 1 zł. Owady leśne, niestety 1 zł. Daję panu torebkę, panie kliencie. Ile razem? 6 zł. 4 zł dla pana z nawrotem, panie kliencie. On starówkę odbudował. Zapraszam, tak. Strzelecki się nazywał przed wojną Strzelczyk, a później w czasie okupacji zrobił się na Strzeleckiego. I moim ojcu pracował, a później ze mną. Tak. To bo był architektem. Pan jest też architektem? No tak. A pan wie, co powiedział Staudinger, proszę pana, z Krakowa? Tak. Że będą w Warszawie odbudowywali, tymczasem Kraków się zawali. Taka była zazdrość, że Warszawa, cały naród buduje swoją stolicę. Dzień dobry. Witamy panią Capriali. Witamy tą znaną autorkę książek kucharskich. Niech pan nie przesadza. Sędzinę wystaw psów, specjalistkę od koni, absolwentkę włoskich uniwersytetów. Pana Wilgata pani znała? Nie, pana Wilgata nie znam. No, był jokerem. Dalej, absolwentkę Uniwersytetu Włoskiego, tak? Ale niech pan nie przesadza. Znającą język tego. Ale skąd pan taką biografię zdarzył? No bo ta no, przychodzę od bardzo dawna. I coś tam nie zawsze... Jakiś tam okruszek do życia. My zawsze to dyskutujemy, bo tu się przechodzi głównie na... Dobrze, panie, teraz tak. Panie prokuratorze, gdzie jest prokurator? Dezorganizować pracę. Dobra. Panie Mirku, teraz pani państwa tutaj będę liczył. Idę tam do biura. A wie pan, co jeszcze mam? Jak burza była ta taka straszna, rozwaliło się gniazdo jaskółek u mnie nad balkonem. Ponieważ zoo nie wyraża specjalnej chęci interesowania się gatunkami, które nie są zagrożone zagładą. Są, ale i z innych powodów. No i co? I wie pan, i jedyną rzecz, co wytargowałam od nich, to pół słoika okropnych robaków. Tylko pół, tak? Tak. I co pani dalej? No w tej chwili siedzą pod żarówką 40, mają gniazdko takie zrobione ze styropianu. No i ale niestety karmię robakami. Ale kontakt słowny jest między nimi? Wie pan... One słyszą do dzieci, do rodzice? Tak. Tym, że problem jest taki, że to jest karmienie co godzinę. Co godzinę pani karmi? Co godzinę. To trzeba mieć pewną wiedzę też na ten temat. Wie pan, no ja jestem zootechnikiem, więc jest to powiedzmy sobie... Aha, panie Krzysiu, ile mniej więcej to kosztuje 4 zł ten francuski, tak? Tak. A to? A to kosztuje 1 zł. Dobra. Jak tracę, to tracę. Żyje się raz. Witam pana. Szukamy jakichś rozmówek polsko-hiszpańskich. Najlepiej jakichś starszych. Tak mi przykro, panie Gdzie, nie mamy nic. Nie będzie? Tak mi przykro, nie mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale to wszystko wykupione? Nie. Są, ale gdzie to jeszcze raz rozmówek? Aha. Mam co innego do roboty. Ja sobie odłożę. Nie, ja panu nie wezmę, ja tylko się po prostu spojrzeć. Panie, niech pan mi nie przeszkadza teraz. Ja za chwileczkę już pan paszy kończę. Wtedy pan sobie zobaczy. Będziemy rozmawiali kiedyś, prawda? Tak, nie, ja wiem. Tysiąc. 1937 roku, niech pan rozliczy. Przepraszam? Od 1937 roku zbieram fotografie ładnych kobiet. A przed wojną już pan zaczął, naprawdę? Słucham? Przed wojną pan zaczął, tak? No panie, co to jest 1937? No tak, no to prawda. No. A wtedy były takie fotografie jakoś dostępne? Panie, jako prawnik wiem, że definicji pornografii nie ma każdy sobie na swój strój. W Australii był kiedyś taki zakaz, że można było akt kobiecy ogłosić pod warunkiem, że na łonie te włoski są niewidoczne. Znaczy one są, tylko poszczególnego włoska nie można odróżnić. Dokładnie, dokładnie. Tak. Wszyscy się mogą wyrzeć po swoim, a pan poczeka. Od początku ja byłem ogromnym wielbicielem. Jak patrzę na swoje sympatie,
na swoją cześć i tragiczną nieśmiało. Lekarz mnie zbadał i mówi, proszę pana, ja mam poglądy katolickie, ale zmuszony panu jestem powiedzieć, że pan jest za bardzo nieśmiały w stosunku do kobiet. Pan musi wziąć 15 zł, w przeciętnym burdelu 2 zł, a tutaj pan pójdzie na Chmielną, to była taka luksus, tak. Pan myśli, że poszedłem? Nie. Nie, bo dla mnie każda kobieta rozebrana z tymi wspaniałościami onieśmielała mnie. Pan, jak można żyć? Taki byłem zafascynowany. Ale czy fascynacja wrodzona, co? Ożenił się pan później? Ożeniłem się tak? Według... No to w końcu, i to panie, w końcu musiał pan stawić czoło, prawda? Panie, ożeniłem się i to zgodnie z wielką tezą Stendhala w De Amore, którego pan nie, na pewno nie czytał. No tego nie czytałem. I pan Krzysztof też nie czytał. De Amore o miłości. Nie wełuje. On powiedział, że w miłości następuje swoiste prawo krystalizacji. Ktoś, kto może być niezauważony przez nas, także pewnego dnia następuje proces krystalizacji. I tak nastąpiło. Przeproszę kochanego drugiego, miłego, sympatycznego pana profesora. Walczę z bałaganem, a ja walczę z bałaganem, a panowie bałagan robicie, a ja walczę. Tutaj zagrazam do drzwi i walczę z ludźmi, ale ludzie jak woda, która się wlewa do statku. A ja to staram się no, tą wodę wylać. Ale jak ja pompy zamontuję, to nie będzie tak prosto. Komedia jest, wie pan, że to tak śmiechu jest warte, że... O. Ej, pani klientko, wielce czcigodna. Co się dzieje? Tam z tyłu jeszcze mogą być dla pani te grube. Niech pani teraz rąbie tu. Tak, a tutaj są i tragedie ludzkie i to wszystko takie, jak się dzieje w ogóle w życiu. I to mi najlepiej odpowiada. Teraz pokazuję, jak nie morderstwa, to zabijanie, jak nie film, to szpiegowski. Mnie to nie interesuje, bo ja to w życiu przeszłam. Do mnie strzelali, trupy widziałam, chowałam trupy, także dzisiaj mnie to nie interesuje. A teraz pokazują tylko takie rzeczy. No tak. Przeszłam swoje. Jak się wojna zaczęła, to miałam 8 lat. Mówię, Niemcy do człowieka, a nie, tam po co to mówić. Ale kulki to latały. Tak, koło nosa, o. I żadna mi jakoś mnie nie trafiła. Padali koło mnie ludzie. Rusek jeden, drugi. O, trzy, dwie kulki lecą koło włosów mnie. Ich zabiło. No, widzi pan. Takie rzeczy człowiek przechodził, także... Jako dziecko pani się nie bała? Dziecko, no już nie byłam dzieckiem, bo już miałam te 13 lat. Jakie dziecko. A dzisiaj to już dzieci rodzą w tym wieku, a ja nie wiedziałam w ogóle, że takie rzeczy mogą być. Kiedyś tego nie było, bo był grzech. A dzisiaj to skąd, co pan? Babciu, ty jesteś z kamienia łupanego. O, tak mnie mówią wnuczki te. Babciu, ty jesteś z kamienia łupanego. To mi się... To świat idzie naprzód, no co to dużo mówić.